tym filmie przyjrzymy się ośmiopotężnym narodom. Jak być asertywną osobą w trudnych sytuacjach? Czy masz problem z asertywnym odmawianiem osobom, które przekraczają twoje granice? Często stresujemy się myślą, że musimy bronić swoich praw, czy to finansowych, czy dotyczących naszej godności. Jeśli to opisuje twoją sytuację, ten film jest dla ciebie. Przygotowałem 10 kluczowych zdań, które pomogą ci odzyskać szacunek i odstraszyć osoby z złymi intencjami. Pamiętaj, aby nie zwlekać z używaniem tych zwrotów. Stosuj te zwroty w odpowiednich sytuacjach. Powtarzanie ich bez refleksji może brzmieć nienaturalnie, więc zastanów się, jak sam byś to powiedział. Pierwsze proste nie. Zacznijmy od najprostszej formy odmowy. Nie może być trudne do powiedzenia, ponieważ wielu z nas pragnie być lubianych. Jednak stanowcze odmowy mogą być postrzegane jako niegrzeczne. Żądaj sobie pytania, czy te osoby, którym odmawiam, są warte mojej uwagi? Czy muszę się z wszystkiego tłumaczyć? Drugie, dziękuję, ale... To delikatniejsza forma odmowy. Możesz powiedzieć, dziękuję, ale nie jestem zainteresowany. Takie zwroty sprawiają, że twoja odpowiedź brzmi bardziej empatycznie, a badania pokazują, że dodanie nawet prostego wyjaśnienia zwiększa pozytywne reakcje. Trzecie, potrzebuję chwili. Czasami warto dać sobie chwilę na przemyślenie sytuacji. Możesz powiedzieć, pomyślę o tym i wrócę do tematu. Daję to czas na ochłonięcie się. Czwarte, proszę, nie przeszkadzaj. Gdy ktoś ci przerywa, warto to sygnalizować. Powiedz, proszę, nie przeszkadzaj mi lub będę wdzięczny, jeśli pozwolisz mi dokończyć. Unikaj pytań retorycznych, które mogą wywołać konflikt. Piąte, proszę, zmień to. Kiedy ktoś narusza twoje granice, możesz powiedzieć, proszę, zmień ton lub przestań podnosić głos. To wyraźne żądanie, które ma na celu ochronę twojej godności. Szóste, to może i był dowcip. Jeśli ktoś żartuje w sposób, który cię obraża, powiedz, to może i był dowcip, ale nie jest śmieszny. To sposób na wyrażenie, że pewne zachowania są nieakceptowalne. Siódme, nie podoba mi się, jak obgadujesz. Jeżeli dowiesz się, że ktoś obgaduje cię za plecami, powiedz, nie podoba mi się, jak obgadujesz mnie z innymi. Jeśli masz sprawę, przyjdź do mnie. Zastosuj jasny komunikat bez emocji. Ósme, mogłeś tego nie wiedzieć. Czasem inni mogą nie być świadomi, że ich zachowanie cię rani. Możesz powiedzieć, mogłeś tego nie wiedzieć, ale to jest dla mnie ważne. Takie podejście może pomóc w zrozumieniu. Dziewiąte, czy mógłbym prosić? Formułując prośby, bądź uprzejmy, ale stanowczy. Na przykład, czy mógłbym prosić o to, abyśmy nie wracali do tego problemu? Dziesiąte, jest mi przykro. Kiedy coś cię zasmuca, wyrażaj swoje emocje. Powiedz, jest mi przykro, że nie szanujesz mojego czasu. To ważne, aby komunikować swoje uczucia, ale również zaproponować rozwiązanie sytuacji. Pamiętaj, że asertywność to umiejętność, która wymaga praktyki. Używając tych fraz, możesz skuteczniej bronić swoich granic i budować zdrowsze relacje z innymi.